Panie trenerze, za nami dwa sparingi. Jakie wnioski po tych dwóch meczach testowych? No, uważam, że zagraliśmy obydwa mecze poprawnie. Było fajnych parę akcji. Dużo zawodników pokazało się z dobrej strony. Mecz mamy nagrany, przeanalizujemy wszystko i wtedy będziemy mogli powiedzieć o błędach, o różnych rzeczach, które się tutaj zdarzyły. Na pewno fajnie, że cztery bramki w tym meczu strzeliliśmy, ale stracone bramki martwią rzeczywiście, bo praktycznie sami sobie je strzeliliśmy. Kibice są niecierpliwi recenzji szkoleniowca o trzech nowych zawodnikach. Adrian Budka, Wojciech Golla i Sergiej Mocnikow. No nie tylko, trzeba pochwalić napastnika naszego młodego, Zwolińskiego, który zagrał fajnie i poprawnie. Natomiast pozostali zawodnicy, no Adrian Budka pokazuje to, co ja widziałem już na boiskach Ekstraklasy, także tylko potwierdził to, że jest bardzo dobrym, prawym pomocnikiem. Z Sergiejem tutaj no, zagrał poprawnie, ale miał takie i straty w środku, ale duży potencjał. Można nad tym popracować i Wojtek Golla brakuje takiej ogłady w piłce seniorskiej na pewno, ale materiał na zawodnika bardzo dobry i myślę, że tak jak Mateusz Szałek zrobił ogromny postęp przez te wcześniejsze 5 miesięcy, dzisiaj wyglądał jak dojrzały zawodnik, który ma 10 występów na tym poziomie i myślę, że Wojtek też ma szansę do tego, żeby dojść do takiego poziomu już niebawem. Seriusz Wiechowski, donośny głos z ławki rezerwowych, takimi rolami się podzieliliście? Serek wie, o co chodzi w tym zawodzie. Myślę, że tutaj przynajmniej w środku pola widzi mankamenty, widzi błędy i dobrze, że asystent pomaga i zwraca uwagę na to, co się dzieje na boisku.